której przechodzimy, jest wieża z dzwonem nad kaplicą. Pod nami znajduje się kaplica. My przejdziemy trochę w górę, dużo tu pajęczyn. Nie będę tam wychodził, ponieważ jest zamknięte, ale tam znajduje się wieża, oczywiście niestety bez dzwonu, ale w drugiej wieży jest dzwon, który wam pokażę. No, jesteśmy na końcu, nad kaplicą, nad bardzo dużą przepaścią, można powiedzieć. Tutaj tak wygląda z góry i tak wygląda miasto. Bardzo ładnie, malownicze, w malowniczym miejscu położone miasteczko austriackie. Też mają ładnie. Idziemy tutaj prosto przez bardzo długi korytarz, przez tę tawernę. Jeżeli przez tyle lat się to obtrzymało, to naprawdę dobrze było wykonane. Szukam gwoździa. O, widać. Drewniane gwoździe. To jest to. Nie było metalowych. Drewniane. Te belki są ze sobą spajane za pomocą drewnianych. Czyli bardzo długo siedzi, jak już wspomniałem. Nowoczesne by tego nie wytrzymały. Ani jednej dziesiątej. Pokażę wam jeszcze wieżę oraz fajny zegar, ale to po drugiej stronie zamku. Jesteśmy w tej stronie zamku, gdzie znajduje się kaplica, tawerna, biblioteka i takie duże sale koncertowe. A przejdziemy teraz na część mieszkalną, gdzie znajduje się wieża, która ma około 40 metrów. Nie jest to 100% wysokość, no ale około 40 metrów ma. Schodzimy tutaj w dół, gdzie zaczęliśmy i później kierujemy się trochę w górę. Pomieszczenie na tym strychu omalowane wapnem. Okno, pokażę wysokość. Jest tu tak dość bardzo wysoko. No i ładnie widać tam stadion. To na przodzie jest szkoła, a to jest Haja, rzeka, no i Rabzandert Haja, czyli miejscowość, w którym nagrywam Urbexa, pochodzi właśnie od tej rzeki. Rzeka ma dziwny, specyficzny kolor, taki brązowy, no ale podobno to jest lecznicze. Przechodzimy w kolejną część, pozostawiamy te szpargały i to wszystko, stare kafelki, a przechodzimy w miejsce, gdzie ktoś powiesił jakieś ciekawe stworki. Nie wiem, jaką rolę ma to odgrywać. Chyba straszyć ludzi. O, właśnie taki stworek. Nie wiadomo, co to jest. Pokażę wam zegar, który jest napędzany w dość fajny sposób. Taki na takich kamieniach, które, o, właśnie widać tutaj. Taki kamień na takiej lince, który jest połączony z zegarem, czyli fizyka. Kto się zna, no to wie, jak w tych kukułkach, co były metalowe szyszki. Tutaj są bardzo ciężkie kamienie, a to za pomocą wahadło takie w lewo i w prawo się obraca, które napędza wskazówki. Pokażę wam ten zegar. Mam okazję właśnie w fajnym miejscu wam nagrać. O, właśnie widać. Tutaj. Przekręciłem teraz zegar. Mam nadzieję, że wskazówki się przesunęły, bo chcę wam coś pokazać. No i tak właśnie wygląda ten cały zegar. Mechanizm, tryby napędzane przez te na lince, co tutaj widać, przez te kamienie. No i w taki dziwny sposób. Szczerze nie wiem, jak to dokładnie działa, ale jest to połączone takim prętem z takimi trybami, z zegarem, który znajduje się tutaj. No, wskazówki się nie przesunęły, nie otworzę wam. Całkiem pokażę tylko tyle. Tutaj są właśnie wskazówki po drugiej stronie, które wskazują godzinę
Tam na drugiej stronie widocznie się nie da. Tam jeszcze trochę do góry jest. Bardzo dużo pszczół tam jest, tam nie pójdziemy. Mogłoby się to źle skończyć. Jest tam właśnie kopuła wieży. No ale idziemy na kolejną wieżę, która jest bardzo ciekawa, która powinna Wam się spodobać. Idziemy w dół, dość strome schody. Przechodzimy do końca tego urbexu, zanim pokażę Wam wieżę, na której się pożegnamy. Przejdziemy do takiego ładnego szpicu, gdzie ładnie są belki połączone. O właśnie, to Wam chciałem pokazać. Te belki są w taki fajny sposób połączone. Tworzą takie koło, które z zewnątrz bardzo fajnie wygląda nad przepaścią. Ale jeżeli to tak długo stoi, to solidnie zostało wykonane. No ale skoro od 1200 aż do 1600, kiedy był ten zamek w 100% skończony, trochę lat minęło. Czyli żeby coś dobrze zrobić, to trzeba to długo robić, nie od razu. Tak jak niektórzy myślą, że wszystko udaje się za pierwszym razem. Niekiedy trzeba dużo prób, niekiedy trzeba dużo poświęcenia. Ale niektórzy tego nie rozumieją. Pozdrowienia tutaj dla Solawki, wie o co chodzi. Taki błazen. Ale nie będziemy urbexa marnować na jego osobowość, ponieważ nie zasługuje na to. Przechodzimy do wieży. Trochę się tutaj idzie. Tu coś przecieka. Idziemy w górę. Która się wychodzi jak na wieżę w kościele. Jesteśmy w górnej części wieży. Tu jest ten właśnie kopuła i zegar, gdzie byliśmy przedtem. A tam te szerszenie i pszczoły na górze, gdzie nie chciałem wychodzić. No a tutaj ten zegar ze wskazówkami. Idziemy dalej. Idziemy na wieżę, gdzie są bardzo ładne widoki. Ta wieża miała taki szpic, taką kopułę, która właśnie od pioruna się spaliła, no i nie została odbudowana. Nie tak dawno temu się spaliła. Jesteśmy na wieży. Ta wieża wygląda właśnie tak. Tutaj jeszcze powinna być do góry kopuła, no ale jej nie ma. Ale przynajmniej mamy fajne widoki. Wyjdziemy sobie tutaj. Zegar z wieżą, o którym wspominałem, to tutaj to wszystko jest strych, tam też szpice, to góra, to wszystko jest miejsce, gdzie byłem. Tu jest tak wysoko, z tej strony jest jakieś do samego spodu 30 metrów, do tego pod nami jest jakieś 20. Kościół w Austrii, a jest tutaj polski ksiądz, co jest bardzo ciekawe. Przechodzimy tutaj, tu jest bardzo fajnie. Tu już jest bardzo wysoko, do samego spodu z 50 metrów. Mówię o tym tam, gdzie jest to drzewo szare na dole. Koło, można powiedzieć, lochu, o którym też nakręciłem film w poprzednich filmach. Jeżeli kogoś interesuje, może sobie wyszukać. Przechodzimy tutaj. Droga. No i pobliskie domy. A tutaj ta półokrągła kopuła, o której Wam wspominałem, która mi się tak bardzo podoba, ponieważ styl wykonania tego jest tak bardzo fajny i przetrwał tyle fajnych lat, że naprawdę jest to super zrobione. Tutaj część strychu, na którym byliśmy, pokryty dachówką, która niektóre ma ponad 100 lat i jak widzicie się trzyma. Stare kominy, które się trzymają, niektóre po 20 latach nowe kominy się psują. No ale jednak czas i robota, poświęcenie, nie wszystko od razu robi swoje. Jeżeli komuś się podobał film, ponieważ kończymy tutaj tego urbexa, to zostawcie jakiegoś lajka, napiszcie coś ciekawego w komentarzach, dajcie linki do swoich filmów z urbexami, które bym chętnie zobaczył. No i skomentujcie, jeżeli macie coś do powiedzenia. Będzie więcej filmów, możecie jakieś podsunąć pomysły.
Z mojej strony to wszystko. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dzięki. Trzymcie się. No i cześć.